to przede wszystkim tajemnica życia, nowego życia. I tego życia we wszelkim zakresie życzę naszym mieszkańcom Zamościa, wszystkim, którzy są związani zarówno z miastem, jak też i z tradycją, z wiarą, ze świadectwem chrześcijańskim tego miasta. Niech Chrystus Zmartwychwstały obdarza każdego wszelkim potrzebnym dobrem. Zdrowiem, radością, zadowoleniem, także i możliwością pracy, uczciwego wynagrodzenia za pracę, no i nadzieją, którą można realizować tu, w tym terenie, w tym mieście, pośród tych ludzi. Wszystkim życzę szczęść Boże, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Szanowni Państwo, w imieniu swoim pracowników urzędu, których tutaj widzimy, a także wszystkich radnych i osób, które dobrze życzą naszemu miastu, życzę Wam wesołych świąt, zdrowych, spokojnych, bezpiecznych, żebyśmy mogli po świętach wrócić do pracy pełni zapału, radości i żeby wszystko to, co zaplanujemy, nam się udawało. Wesołych świąt. Chciałam Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt wielkanocnych. Życzę Państwu najprościej na świecie, ale i najszczerzej. Dużo zdrowia, dużo radości i spokoju, a od zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa dużo nadziei. Z okazji najważniejszych świąt naszej liturgii składam wszystkim mieszkańcom Zamościa zdrowych, pogodnych, przede wszystkim spokojnych świąt, pełnych miłości, radości, radosnych spotkań przy świątecznym stole. Niech zmartwychwstały Chrystus nam wszystkim błogosławi. Wszystkim mieszkańcom miasta Zamościa oraz gościom przybyłym do Zamościa życzę zdrowych, spokojnych świąt. Niech zmartwychwstały Chrystus napełni nas miłością, radością i nadzieją. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, święta wielkanocne są świętami szczególnymi. Zwycięstwa życia nad śmiercią. Czas wiosny, gdzie napawa nas optymizmem i radością. W imieniu własnym, zarządu powiatu, wszystkim Państwu życzę wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim radości, miłości, spędzonych świąt w gronie rodzinnym. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Wielkanocny poranek Chrystus, pokonując śmierć, przynosi światu i ludziom zbawienie. Na ten wyjątkowy czas mieszkańcom gminy Zamość i sympatykom telewizji kablowej Zamość składamy najserdeczniejsze życzenia wielu radości płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego. Życzymy wielu ciepłych, rodzinnych spotkań przy świątecznym stole. Niech ten wielkanocny czas przyniesie pokój, miłość, wiarę i nadzieję, a Zmartwychwstały Syn Boży niech obdarzy Was łaskami i wniesie szczęście w Wasze rodzinne życie. Niech wzmocni wiarę i da siły, nowe siły na każdy następny dzień. Te życzenia wielkanocne, wesołego Alleluja składają wójt gminy Zamość Ryszard Gliwiński z całą gminną administracją i przewodniczący Rady Józef Sieńczyk z radnymi Rady Gminy. Z okazji świąt wielkanocnych życzymy wszystkim naszym pasażerom, partnerom i współpracownikom wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego, pogody ducha, smacznego święconego jajka i suto zestawionych stołów. Życzą zarząd i pracownicy Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka ZO w Zamościu. Zdrowych, pogodnych świąt wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Pogody w sercu i radości płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego życzą zarząd i pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka ZO w Zamościu. Zamojska, Zamojska rozmowa, rozmowa tygodnia, tygodnia, rozmowa, tygodnia, tygodnia. Witam Państwa, ja nazywam się Michał Karchut, a to jest Zamojska rozmowa tygodnia. Nowy program telewizji kablowej Zamość i portalu zamojska.pl. Moim Państwa gościem jest starosta powiatu zamojskiego, pan Henryk Matej. Dzień dobry, panie starosto. Witam pana, witam Państwa. Panie starosto, sprawuje pan urząd już piątą kadencję. Dwa dni temu rozmawiałem z jednym z rolników z gminy Łabunie. Wypytywałem o pana, no i rolnicy chwalą pana. Mówią, zacytuję, starosta Matej to porządny facet. Jaka jest tajemnica sukcesu? No i co pan na takie słowa odpowie? To miłe słowa, natomiast
Nie jest to sukces, jest to ciężka praca na rzecz mieszkańców powiatu zamojskiego i tych, którzy odwiedzają powiat zamojski. Jest to służba drugiemu człowiekowi. Jeżeli ktoś tak pojmuje swoją funkcję, jaką jest funkcja starosty, myślę, że należycie wypełnia te zadania i ja staram się z tej zasady korzystać i służyć drugiemu człowiekowi. Zanim zaczniemy rozmowę, może przypomnijmy strukturę Urzędu Starostwa Powiatowego. Co można załatwić w starostwie? Kto i po co może się do starostwa zgłaszać? Starostwo powiatowe, jak już Państwo zapewne wiecie, to jest 110 tysięcy mieszkańców, 15 gmin powiatu zamojskiego, w tym 3 miasta. Po co się można zgłaszać? Powiat zamojski, a przede wszystkim starostwo, liczy 10 wydziałów. Pierwsze zacznijmy od biura obsługi rady, które obsługuje Radę Powiatu, 2 wydział komunikacji, prawo jazdy, dowody rejestracyjne, przerejestrowania aut. To są te podstawowe rzeczy, które stykamy się na co dzień, jeśli chodzi o interesantów, a jest ich bardzo dużo. Natomiast jeżeli mówimy o Wydziale Infrastruktury, Oświata, Sport, Turystyka, jeśli mówimy o Wydziale Budownictwa, Pozwolenia na Budowę, Zgłoszenia i Wydział Organizacyjny, a więc cała organizacja jednostek powiatu zamojskiego i samego starostwa powiatowego. Wydział Finansowy, wiadomo, zajmuje się podstawową rzeczą, jest budżet, uchwalenie budżetu powiatu zamojskiego i jego realizacja w trakcie roku. Cały czas oczywiście dokonujemy zmian w tym budżecie, jeżeli takie zachodzą, a przede wszystkim na każdej sesji takie zmiany dokonujemy. Wydział Geodezji, jeden z największych wydziałów starostwa powiatowego, ponieważ jak wszyscy wiemy, mamy ponad 300 obrębów w powiecie zamojskim, bardzo duże rozdrobnienie, masę prac wykonywane jest, jeśli chodzi o scalenia, a więc ta praca będzie się minimalizować, ale to są lata przyszłości. No i kolejny wydział, Wydział Rolnictwa. W Wydziale Rolnictwa możemy załatwić i kartę wędkarską, zajmuje się i łowiectwem, urządzaniem planów urządzania lasu, jak również zajmuje gospodarką leśną, lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu, a więc to wszystko, co należy do powiatu. Panie starosto, jak wrażenia po wizycie Adama Jarubasa w Zamościu? Czy Pana zdaniem kandydat PSL byłby dobrym prezydentem Polski? Przede wszystkim zacznę tak, że jest młody kandydat, ponieważ jedni twierdzą, że starzy to już są za starzy, a młodzi nikt ich nie chce dopuścić. Wobec powyższego to dla Pana, jak zauważył, jest Pan młodym człowiekiem, dla młodych ludzi osoba, która może połączyć już doświadczenie, ponieważ jest trzecią kadencję przy marszałkiem województwa świętokrzyskiego. Był radnym Rady Powiatu, wobec powyższego to doświadczenie samorządowe posiada. A dzisiaj wiele zmian należy dokonać w ustawodawstwie polskim, a takie doświadczenie osoba, która pełni funkcje samorządowe, ma bardzo bogate. Przypomnę, że prezydent korzysta z inicjatywy ustawodawczej. On nie uchwala ustaw, natomiast on korzysta z tej inicjatywy. I takiej inicjatywy, żeby prezydent wnosił do polskiego parlamentu, na pewno byłoby nam zupełnie inaczej, a jeżeli może by i nie dokonał tych zmian, to pokazywałby swoim działaniem, że chce coś w tym kierunku zrobić. Przykładem tego może być ustawa reprywatyzacyjna, o którą proszę już niejednego posła i po 25 latach samorządności nie możemy się doczekać takiego dokumentu, na którym można było bazować i mówić o majątku właścicieli, byłych właścicieli i spadkobierców ich. Czyli będzie Pan głosował na Adama? Przede wszystkim tak, na Adama Jarubasa. Jest młodym, energicznym, zdecydowanym, znającym dzieło Rzeczypospolitej. Wróćmy na grunt regionalny. Jak Pan starosta widzi sprawę pałacu w Klemensowie? Pałac Zamojski w Klemensowie jest jedną wielką niewiadomą, ponieważ od 17 praktycznie istnieje Polska Powiatowa, Demokratyczna Polska Powiatowa i na chwilę obecną, jak już wcześniej wspomniałem, nie ma żadnego dokumentu, na którym można by bazować, oprócz dekretu Bieruta z 1944 roku, czy dana nieruchomość podpadała, czy też nie, pod działanie tego dekretu. Uważam, że dużo czasu straciliśmy wszyscy, a więc Sejm, Senat, że takiego dokumentu nie ma. I dzisiaj pierwszą instancją dla tej nieruchomości jest wojewoda, a drugą minister rolnictwa i rozwoju wsi. Na chwilę obecną
Pałac przechodzi już kolejną procedurę administracyjną, jak Państwo zauważacie. Decyzja wydana w 2001 roku jest decyzją ostateczną, a decyzja z 2014 roku, z końca 2014 roku, gdzie wojewoda przekazał nieruchomość spadkobiercom, jest z mocy prawa nieważna, co potwierdzi minister rolnictwa i rozwoju wsi. Powołując się na artykuł 155 KPA, no wojewoda moim zdaniem tutaj postąpił niewłaściwie z tego względu, że strona nabyła prawa. Tutaj żadna ze stron tego prawa nie nabyła. I odwołuje się do artykułu 16. Mówimy o trwałości już wydanej decyzji, która jest decyzją ostateczną. Z tych też względów tylko i wyłącznie odwołałem się, ponieważ uważałem, że jest to niezgodne z kodeksem postępowania administracyjnego, co potwierdził minister rolnictwa i rozwoju wsi. Kolejną już instancją, ale skargową, będzie skarga do WSA, czy właściciele, a przede wszystkim spadkobiercy właściciela się odwołają. Trudno im powiedzieć. Wobec powyższego możecie Państwo zauważyć, jaki czasochłonny jest ten pałac. Ile lat już obracamy się wokół tej administracji i nic z tego nie wynika. Ubolewam nad tym, ponieważ ten pałac powinien być już dawno albo przekazany spadkobiercom, albo zbyty tym, którzy chcieliby go nabyć. Starostwo ma jakiś pomysł na ten zespół pałacowo-parkowy? Starostwo nie może mieć pomysłu z tego względu, że to nie jest własnością starostwa, tylko Skarbu Państwa. Tak. I to jest ta różnica, że starosta zajmuje się sprawami powiatu i z ustawy o gospodarce nieruchomościami jest przedstawicielem Skarbu Państwa. Jak pan starosta myśli, wróci ten zespół pałacowo-parkowy do rodziny Zamojskich? Czy? Uważam, że powinien wrócić. Przejdźmy z Klemensowa do Zwierzyńca. Co sądzi pan starosta o reaktywacji browaru? Myślę, że browar został reaktywowany w nowej części. Stara jest częścią muzealną. Dobrze się stało, że tak się stało, jak jest obecnie. Browar podpisa umowę, płaci czynsz i produkuje piwo. To jest bardzo ważna rzecz. Natomiast tutaj główną przyczyną tego, że browar lubelski został na terenie powiatu zamojskiego, no nie ukrywam, był browar Ciechan, który chciał równie wydzierżawić tę nieruchomość, w stosunku do której też toczy się postępowanie o zwrot, podobnie do Pałacu Klemensowie. I to jest ten przyczynek i chciałem tutaj właśnie powiedzieć, że to jest ta główna przyczyna, że perła została na terenie Zwierzyńca. Ze Zwierzyńca przejdźmy do Zamościa, a może tak w okolicach Zamościa. Chodzi mi o lotnisko w Mokrem. Prezydent miasta chciałby przejąć teren lotniska i wybudować tam pas startowy. Chciałby zrealizować tę inwestycję w partnerstwie z gminą Zamość i ze starostwem powiatowym. Co pan starosta na to? Taka inicjatywa była już kilka lat wcześniej podejmowana. Zakończyło się to na niczym. I myślę, że kontynuowanie tego wątku, trudno powiedzieć, czym może się zakończyć. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że wojewoda lubelski zwrócił się do prezydenta, wójta i starosty o to, czy podzielają ten pogląd, który był wcześniej wypracowany. Na ostatnim posiedzeniu zarządu zarząd nie wyraził zgody na przyjęcie lotniska w Mokrem i takie pismo zostało skierowane do wojewody. Dopóki nie jest zakończone postępowanie przed sądem o zwrot nieruchomości, nie można zbyć tej nieruchomości trwale, w sposób trwały. Jestem przeciwnikiem zbywania tej nieruchomości na czyjąkolwiek rzecz, ponieważ część majątku powinna zostać albo własnością gminy, powiatu czy miasta, bądź Skarbu Państwa. Sprzedaje się raz, do tego już powrotu nie ma. Bo rozumiem, że tutaj się sprawa rozgrywa pomiędzy pasem startowym i lotniskiem, a giełdą, tak? Nie da się tego jakoś połączyć. Tak wiele osób. To znaczy tak, jest to około 80 hektarów. Z tego 5,5 hektara na chwilę obecną ma wydzierżawiony aeroklub zamojski. Tam jest około 5 arów na stację meteorologiczną. Także tu w niczym nie przeszkadza, żeby był pas startowy i była prowadzona giełda. Czy ograniczać giełdę? No, jestem przeciwnikiem tego z tego względu, że skoro walczyliśmy o demokrację przez tyle lat i dzisiaj zamykanie czegoś, żeby ktoś szedł i dokonywał zakupu w innym supermarkecie czy innym sklepie, no jest troszeczkę niewłaściwie. Uważam, że ja, pan, mamy prawo wyboru. Angażuje się pan w wiele inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Choćby ostatni konkurs zorganizowany wspólnie ze Państwową Strażą Pożarną na temat bezpieczeństwa. Dlaczego to takie ważne, te różne inicjatywy,
To jest bardzo istotne z tego względu, że to jest pierwszy kontakt z młodzieżą gimnazjalną, z dziećmi szkół podstawowych. I jak to młode, ten młody organizm ukształtujemy, on będzie zawsze wracał do tych konkursów, do tych pytań, do tych przeżyć, do tych kontaktów z Państwową Strażą Pożarną, Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych i będzie zawsze wiedział, jak się zachować w trudnych sytuacjach. I to jest ta podstawowa rzecz edukacyjna z młodym pokoleniem. Tutaj powiat jak najbardziej wspiera te inicjatywy Państwowej Straży, Związku Ochotniczych w postaci nagród, czy sportowcom, czy dzieciom, młodzieży, jeśli chodzi o konkursy. Uważam, że to, co przekażemy młodemu pokoleniu, będzie procentowało w przyszłości. To jest ta podstawowa idea tego zaangażowania powiatu zamojskiego w takie działania. To teraz może o inwestycjach. Jak przedstawia się infrastruktura drogowa w powiecie? Co udało się zrobić do tej pory, a co jest w realizacji? Na co trzeba będzie poczekać? Temat najbardziej drażliwy wszystkich mieszkańców powiatu zamojskiego, nas również i starosty podobnie. Ponad 700 km dróg. Te środki, które były przekazane w pierwszym rozdaniu 7-14 z Regionalnego Programu Operacyjnego były bardzo, bardzo szczupłe. Dam przykład, droga Komarów w Łabunie i przy lotnisku Mokre. To jest około 19 km. I kolejna perspektywa 15-20 prawdopodobnie będzie jeszcze mniejsza. A więc jesteśmy głęboko zaniepokojeni taką małą ilością tych środków. Za te środki z programu operacyjnego, gdzie Unia Europejska podobno tak dużo daje, niewiele daje na drogi powiatowe. I specjaliści z zakresu drogownictwa twierdzą jednoznacznie, że po drogach gminnych, powiatowych się nie jeździ, tylko dojeżdża. My się z tym w ogóle nie zgadzamy, ponieważ przy drogach powiatowych, normalne i gminnych, tętni życie rodzinne, wiejskie, i trwa również praca na gospodarstwach rolnych, gdzie trzeba dowieźć, przewieźć, odwieźć różne produkty, różne rzeczy. Wobec powyższego my nie posiadamy dobrej infrastruktury. I ubolewam nad tym, że na chwilę obecną te informacje, które docierają do nas, będzie z programu operacyjnego na powiat zamojski około, pierwsza wersja była 25 milionów, podobno teraz to trzeba podzielić na dwa. Jest to wielce niewystarczająca kwota i dzisiaj zrobić dobrą drogę, kilometr, to jest około od miliona do 1 600 000 na obecną chwilę. Być może, że te ceny będą jeszcze szły w górę, na dół, ale jest to naprawdę niewiele. Natomiast jeśli chodzi o Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, udało się o wiele więcej zrobić niż z RPO, ale to też jest maluteńka rzecz dla powiatu zamojskiego i to postaram się wymienić. Gmina Zwierzyniec, Adamów, Krasnobrzeg to jest około 14 km, gmina Radecznica 7 km, Mionczyn kilometr, Szczebrzeszyn kilometr, gmina Zamość 10 km. Także troszeczkę tutaj jest. W obecnym roku zrobimy w gminie Nieliszcz 2 km, w gminie Krasnobrzeg 5 km i na liście rezerwowej jest gmina Zwierzyniec około 6 km w drogach. Skoro mówimy o drogach, to jeszcze tak zahaczę o parking. Jesteśmy w siedzibie Urzędu Starostwa Powiatowego w Zamościu i pojawiają się interesanci, którzy narzekają, że parking jest zbyt mały tutaj. Czy da się coś z tym zrobić, czy już się chyba już nie da? Ten parking jest bardzo mały. Nie ulega wątpliwości, że tutaj niczego nie możemy zrobić. Mamy po przeciwnej stronie działkę wydzierżawioną od miasta Zamość, ulicy Przemysłowej i zechcemy ją zmodernizować, choć pierwsze ruchy, które wykonaliśmy, już jest sprzeciw mieszkańców, ponieważ zakłócimy ich spokój. Czy mógłby pan starosta zdradzić, nad czym obecnie pracuje zarząd starostwa? Co jest priorytetem w najbliższej perspektywie? Zarząd starostwa pracuje nad programem przebudowy dróg powiatu zamojskiego. Szpitalem w Szczebrzeszynie, sanatorium w Krasnobrodzie. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A moim i państwa gościem był starosta powiatu zamojskiego Henryk Matej. Dziękuję bardzo.